Siemaneczko, z tej strony Pazytoboń. Dzisiaj oto moja kolekcja, tak więc zapraszam do oglądania. Strzelcie suba, jak ten czerwony, tak zwany przycisk. No i co, lecimy, nie? Wiem, paznokci nie obciąłem, po prostu nie miałem na to czasu. A więc zaczynamy. Pierwszą rzecz, którą chciałem wam pokazać, jest oczywiście kawałek lampy od Visorsa 5C. Tą lampę dostałem od kolegi, ponieważ kolega ją zauważył wypadniętą, więc postanowiłem sobie ją wziąć, ale cicho, cicho, widzowie, nie mówcie. Druga rzecz to jest przycisk z wysiedlaczem od Lichtservice'a z wymiany, ponieważ wymieniają na osiedlu na sklepie na Ligi Polskiej czy Lichtservice'a, więc dostałem oto taki, oto, jak to powiedzieć, przycisk z wysiedlaczem, mówiłem, tutaj z tyłu, oto z tyłu, z szóstego piętra akurat, więc no... Spoko. Tutaj leży Huawei, ale to nieistotne. Tutaj jest trzecia rzecz, dokładnie wyświetlacz od Lichtservice'a. W sumie tego samego Lichtservice'a dostałem ten oto przycisk. Ale no, jest to wyświetlacz od Lichtservice'a. Ta winda, fun fact, ta winda pochodzi z 2000, pochodziła, bo już została pewnie, bo już jest wymiana, z 2003 roku. Ogólnie ten wyświetlacz poświetlany był na czerwono. Z tyłu są kable, różne takie kabloidy, jak to ja mówię, kabloidy. I tutaj najfajniejsze, naklejka oryginalna. Nie wiem, co to pisało, ale wiemy, że Lichtservice SA, czyli już oryginalne. Następnie w kolekcji jest domofon na Skomex CD2501. Jest niestety odłączony, nie mam do niego kabli, bym go podłączył, chętnie potestował, ale niestety no nie ma kabli do niego. Przecież ja nie mam, nie? I on jest w ogóle, ja lubię właśnie, znaczy nie lubię tych starszych, bo te starsze ogólnie brzydko moim zdaniem wyglądają. Te nowsze przyciski, w sensie dotykowe przyciski od tych Lascomexów wyglądają no moim zdaniem lepiej. Ale no, warto coś mieć do kolekcji. Ostatnia rzecz. Kaseta. Kaseta od tobiskiego Slide'a. A dokładnie od zęba zmodernizowanego przez Slide. Tutaj mamy akurat na 10 pięter, jest tam jeszcze na 14 pięter, ale niestety nie przydarzyła mi się okazji, żeby go ją mieć jeszcze. Tutaj mam przycisk tak zwanego wzywania alarmu. Niestety też nie jest podłączona, szkoda. I tutaj mamy przycisk stopu. Ten, co pokazałem na początku tego właśnie odcineczka. Jeśli się podobała ci moja kolekcja, daj widzu znać w komentarzach, zostaw lajka, suba, walczcie oczywiście po 500 subskrypcji do końca tego roku, bo już zbliża się koniec roku. To będzie na tyle, to siemaneczko, na razie.